Dzień dobry, Tomasz Chojnowski, Gazeta Wyborcza. Dziś moim gościem jest Robert Garstecki, szef Prawa i Sprawiedliwości w Świdnicy, buntownik przeciwko posłance Prawa i Sprawiedliwości Annie Zalewskiej, który prosił prezesa Kaczyńskiego o pomoc i ochronę przed posłanką. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo słów chyba. Rozumiem, że to nie jest problem historyczny, bo ten nie. Konflikt to już tak naprawdę historia. No ale jest pan dumny z tego, że udało się Zalewską utrącić z pierwszego miejsca listy PiS? Nie, sądzę, że to nie było celem mojego działania. Celem mojego działania były pewne przemiany, które mają mieć miejsce w przyszłości w okręgu numer 2. To jest okręg wyborczy w ten sposób. Wałbrzyski, okręg tak, Wałbrzyski, tak. Tak, chyba. To jest 5 powiatów tutaj wokół Wałbrzycha. To było moim celem działania, a nie działanie przeciwko poseł Zalewskiej. No ale, był list do prezesa Kaczyńskiego, w którym działacze ze Świdnicy, też z Kłodzka wystąpili przeciwko posłance Zalewskiej, tak? Był list do prezesa Kaczyńskiego? Był list, nie przeciwko posłance Zalewskiej, tylko list, który miał spowodować pewną refleksję w władzach centralnych, jeżeli chodzi o konieczność zmian w naszym okręgu, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości. I przyznaję się, ja, czy Komitet Miejski Prawa i Sprawiedliwości, Świdnice, jak i inne komitety, takie działanie w stosunku do władz centralnych uczyniliśmy. Mamy nadzieję, że jest to pewien proces, który zaczął się, który w perspektywie da optymalizację działań Prawa i Sprawiedliwości w naszym okręgu. Ten list był inspirowany przez Platformę Obywatelską? Nie. Zupełnie nie. Pani poseł Zalewska mówi, że to Platforma Obywatelska inspirowała te działania przeciwko niej. Jeżeli chodzi o listy... O list, o ten bunt, tak, działaczy. To znaczy powiem tak, że nasze działanie było podyktowane tylko i wyłącznie bardzo jakimiś głębokimi, ciepłymi emocjami. Chcieliśmy nie zrobić komukolwiek żadnej krzywdy, być może w ten sposób to pan próbuje interpretować. Natomiast chcieliśmy zrobić pewne działanie i na pewno nie byliśmy inicjowani przez Platformę Obywatelską. Brak tu logiki wszelkiej, jeżeli celem naszego działania jest działanie na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, na pewne nowe rozdanie, na zwiększenie ilości członków, na optymalizację działań każdego komitetu, no to jest działanie niezgodne z interesem Platformy Obywatelskiej, no czyli po prostu no, nie ma w tym żadnej logiki. To skąd się wzięło twierdzenie pani poseł, że to Platforma Obywatelska inspiruje działania przeciwko niej? To znaczy ja powiem tak, że ja nie znam tej wypowiedzi poseł Zalewskiej. Jeżeli ta wypowiedź była, to jest zupełnie nieszczęśliwa, krzywdząca nas zupełnie. Dziwię się zupełnie. Spytam się pani poseł, czy taka Ani Zalewskiej, czy taka wypowiedź była. Jest zupełnie nieprawdziwa. Faktycznie nasze działania były to, jest to działanie, które ma swoje początki po kampanii samorządowej. No właśnie, co było w tym liście do prezesa Kaczyńskiego i władz partii? Była prośba o to, aby spojrzał w sposób szczególny na obsadzenie list, żeby te listy były oczywiście zrobione w optymalny sposób i nie było tam żadnych negatywnych przesłanek, które, nie wiem, można byłoby interpretować, że to jest atak na kogokolwiek. No, były żale o to, że pani poseł popierała innych kandydatów w wyborach na prezydenta Świdnicy czy burmistrza Kłodzka, niż chciały to struktury lokalne. Tak, rzeczywiście takie argumenty w tych pismach się znalazł. Tylko podkreślam, że jeżeli ma być to program historyczny, bo to już jest historia tak naprawdę, ten problem rozwiązaliśmy już. Był konflikt między Komitetem Miejskim Prawa i Sprawiedliwości Świdnicy a poseł Anną Zalewską, który jest już problemem historycznym. W tej chwili działamy na rzecz... To jest przed tygodnia. Na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, tak? Ja, trudno komentować mi coś, o czym po prostu nie wiem. Okay. No, nie jestem inspirowany przez Platformę Obywatelską. Jestem szefem struktur Prawa i Sprawiedliwości Świdnicy. Jestem lojalny Prawo i Sprawiedliwości. Wierzę w sukces wyborczy. Natomiast był konflikt, rzeczywiście był konflikt. Poseł Anna Zalewska poparła w drugiej turze wyborów Wojciecha Murdzka, który kandydował z rekomendacji Platformy Obywatelskiej. Z zaangażowaniem mocnym Platformy Obywatelskiej pani Kopacz przyjechała, uznając, że to jest najlepszy kandydat,
którego opiera Platforma Obywatelska, komitet uznał, że nie popiera w drugiej turze jakiegokolwiek kandydata, ani Beaty Moskal-Słaniewskiej, kandydującej z list SLD, ani Wojciecha Murska, kandydującego z rekomendacji Platformy Obywatelskiej. Ania Zalewska podjęła inną decyzję i oczywiście konflikt był merytoryczny i chodziło o poparcie. A było coś o nepotyzmie poseł Zalewskiej? Czy było w tym liście do prezesa? Nie, nie było nic takiego. O tym, że tam wystawiała swojego męża, ściągała na listy wbrew strukturom partii? Faktycznie mąż pani poseł Anny Zalewskiej jest radnym powiatowym, moim kolegą, który zasiada w Radzie Powiatu ze mną, Piotr Zalewski. Natomiast Piotr Zalewski kandyduje z okręgu z Świebodzic. To nie jest mój okręg. Ja nadzoruję funkcjonowanie partii w Świdnicy. Trudno ocenić, jaka tam sytuacja była. Natomiast rzeczywiście jest radnym powiatowym powiatu świdnickiego Piotr Zalewski. A prosiliście o pomoc, o ochronę przed posłanką Zalewską? Czy powiem tak, że no, można prosić o ochronę przed kimś, kogo się obawia. Chodziło nam tylko i wyłącznie o dojście do materialnej prawdy, pewnej oceny tej sytuacji, sprawiedliwej oceny i zażegnanie konfliktu. Tak naprawdę my nie krytykujemy w czambu poseł Anny Zalewskiej, bo nie, tak naprawdę zrobiła dużo dobrego. Nie zgadzaliśmy się, jeżeli chodzi o jedną, dwie decyzje polityczne. Chciała pana z PiS-u wyrzucić za to, że pan się sprzeciwił tej decyzji o poparciu Wojciecha Murdzka. Tak, tak było, tak było. I oczywiście Komitet Miejski poprosił władze centralnie o mediację między nami a poseł Zalewską. W tej chwili Komitet, co mogę stwierdzić, Komitet Miejski Prawa i Sprawiedliwości funkcjonuje, kadencja zarządu Komitetu jest przedłużona o rok. Poseł Anna Zalewska startuje do Sejmu z numeru 2 na liście. Razem wspólnie pracujemy na sukces wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Wierzymy w zwycięstwo naszej formacji. To ta dwójka dla posłanki Zalewskiej na liście jest karą za to, że działała wbrew strukturom? Nie, tak bym tego nie interpretował. To znaczy na pewno Michał Dworczyk... Tak należy tą dwójkę interpretować? To znaczy pewnie tak, że jedynkę ma poseł Michał Dworczyk, człowiek, którego znamy tutaj w naszym okręgu. No właśnie, kto to jest? To jest człowiek, który nie jest w ogóle związany z okręgiem wałbrzyskim. Związany. Z Warszawy. Nie, tak bym nie nazwał. Nie w ten sposób to interpretowałbym. Michał Dworczyk, znamy go, struktury wałbrzyskie znają go od 2 lat. Działał tu jako prezes formacji Wolność i Demokracja. Współpracował z komitetami. To nie jest ktoś, kogo poznaliśmy tydzień temu. To jest ktoś, kto wspierał komitety dużo wcześniej. Kilka projektów razem wspólnie zrobiliśmy i dostał akceptację wcześniej komitetów, a to, że dostał akceptację i mandat do tego, że stał się liderem PiS-u w okręgu numer 2, tylko nas cieszy. Mamy podobne zdanie, jeżeli chodzi o Michała Dworczyka, jak i władze centralne. Cieszymy się z tego, że Michał Dworczyk jest liderem listy, liderem PiS-u wałbrzyskiego. Komitet Miejski Prawa i Sprawiedliwości Świdnicy będzie go wspierał w wyborach. Dajemy rekomendację Michałowi Dworczykowi jako kandydatowi do Sejmu, który będzie nas najlepiej reprezentował. Czyli Anna Zalewska już liderem listy oczywiście nie jest, ale liderem też okręgu też nie będzie. Dworczyk jakby przejmie tą rolę lidera PiS-u w całym okręgu. To znaczy trudno mi mówić o przyszłości. Na pewno, jeżeli możemy rozmawiać o faktach, to jedynkę na liście poselskiej ma Michał Dworczyk. Ma mandat zaufania struktur Prawa i Sprawiedliwości w okręgu i ma mandat zaufania z władz centralnych. No, a dlaczego cieszy się takim zaufaniem prezesa Kaczyńskiego? Trudno wypowiadać mi się za prezesa Kaczyńskiego. Na pewno rekomendacja komitetów, które dały Michałowi Dworczykowi jak najlepszą ocenę, skutkowała w sprawiedliwej decyzji prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który podobnie jak cały komitet polityczny dał mandat zaufania Michałowi Dworczykowi, dając mu jedynkę w naszym okręgu. Na pewno biorąc pod uwagę to, że z nami współpracował dużo wcześniej. To jest, ta współpraca trwa już blisko 2 lata. Jest to owocna współpraca. Przy okazji no, Michał Dworczyk ma dużo wspaniałych takich osobistych cech. Jest ideowcem, jest człowiekiem, który tu na naszym terenie bardzo dużo zrobił, jeżeli chodzi o wystawy, o upamiętnienie rzeczy związanych z żołnierzami wyklętymi, jeżeli chodzi o jego, jako prezes Fundacji Wolność i Demokracja. No, ale to jest taka działalność historyczna, jak pan lubi to słowo.
Czy to jest historyczne? Ale oprócz tego na przykład, które te rzeczy, które tu u nas czyni, Michał Dworczyk czynił przez te dwa lata, to jest jego działalność za wschodnią granicą Polski. Wolność i Demokracja, fundacja, której prezesem jest Michał Dworczyk, to jest bardzo prężnie działająca fundacja, no, finansująca etaty wielu nauczycieli na Ukrainie polskiego języka, fundacja, która wspiera przemiany demokratyczne na Ukrainie, która dofinansuje nauczycieli języka polskiego. Nie wiem, człowiek, który poświęcił tyle lat własnego życia, żeby... Ale co zrobił dla okręgu wałbrzyskiego? Może niech kandyduje na Ukrainie? Podejrzewam, że musiał być Ukraińcem wówczas, jest Polakiem z krwi i kości, jest wspaniałym patriotą. I to działanie tutaj w okręgu numer 2, upamiętniające te elementy, które są jakimś wyznacznikiem patriotyzmu, legitymizują, udowadniają, że jest polskim patriotą, dlatego tu powinien kandydować jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polski. No a co jako poseł zrobił dla okręgu wałbrzyskiego? Może pan wymienić choćby jedno, dwa takie... Znaczy, trudno powiedzieć, powiem tak, na przykład, że trudno niego wymagać jako poseł, żeby uczynił dość długo, bo jest posłem od tygodnia. Półtora miesiąca. No mniej. No, tygodniami nie będziemy się w tej chwili szafować. Jest to okres kilku tygodni, dwóch, trzech tygodni tak naprawdę. No, trudno. Zgoda, bo objął mandat po ludziach, którzy odeszli do kancelarii prezydenta dokładnie tak. Dudy. Tak. Także trudno go w tej chwili wziąć, oceniać za działalność dwutygodniową w Sejmie. Jest to nowe środowisko, ale wierzymy w to, że uczyni bardzo dużo dla naszego okręgu. Mamy od niego to przyrzeczenie, mamy wspólne plany działania. Dobrze. Ile mandatów zdobędzie PiS w okręgu wałbrzyskim? Powiem tak, że oczywiście jest to troszkę wróżenie z fusów. Tak, powróżmy. Powróżmy. Mam nadzieję, że to będzie 5 mandatów. No to dość sporo, jak na 8 miejsc z okręgu wałbrzyskiego. Mamy taką nadzieję, że uda nam się uzyskać 5 mandatów. Do tej pory mieliśmy 2 mandaty. No 5 to jest bardzo optymistyczna jakaś wizja, ale sądzę, że 4 to jest wynik zupełnie realny. Dziękuję bardzo. Robert Garstecki, szef świdnickiego PiS-u, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.